gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów ryb. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Dwa, trzy. Po kolei. Raz, dwa, trzy. Hop. Hopla, hop. Hopla, hop. Brawo, 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 brawo. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Stać! Przeszukać teren! Może jest tutaj? Może tu się schował? Nie, tu go nie ma. Gdzie on może być? Może wszedł tutaj? Nie, tu go nie ma. Kto mi to właśnie proszony? One co tu robią? Nie znoszę ciekawskich. Co ja teraz robię? Halo, panie dowódco, czy pan kogoś szuka? Mówiłaś coś? Pytałam, czy pan kogoś szuka? Tak, ale nie wiem, co ciebie może to obchodzić. Och tak, nie chce mi pan powiedzieć. A może potrafiłabym panu pomóc? No dobrze, nikt nie podsłuchuje? Cicho, to jest wielka tajemnica, moja mała. Ach tak, nie wiedziałam. A kto to jest dezerter? Dezerterem jest ten, kto ucieka. Skąd ucieka? Ja nic z tego nie rozumiem. Ha? Jak to skąd? Z oddziału. Nawet sobie nie wyobrażasz, co będzie, kiedy wrócę do mrowiska bez jednego z moich żołnierzy. O, właśnie wracają. No i co, znaleźliście go? Nie znalazłem. Nie znalazłem! Nie znalazłem! Nie znalazłem! Nie znalazłem! Obawiałem się tego. Trudno, ruszamy dalej go szukać. Maju, jeśli spotkasz gdzie samotną mrówkę, to bardzo proszę, daj mi natychmiast znać. Obiecaj, że nie zapomnisz. Nie zapomnę, przyrzekam. Oddział naprzód, marsz! Raz, dwa, i 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 raz, dwa. No dobra, dobra, kurę teraz. Zaczynamy drugą kolejkę. Raz, dwa, trzy. Hop. Ale się fajnie bawicie. Czy mogę się bawić z wami? Hej, Maju, a może to jest? Tak, to na pewno jest ten deserter. Wymyślę wam fajną zabawę. Zacznijmy od ciebie, dobrze? Wdrapiesz mi się na plecy i będziesz się mocno trzymać. Ponoszę cię trochę. Hej, ty! Przed chwilą był tu dowódca z oddziałem mrówek i szukał jakiegoś dezertera. Byli tu? A więc zaczęli mnie już szukać. To się stało szybciej niż się spodziewałem. Wiecie może, w którą stronę poszli? Widziałem, jak szli w tamtym kierunku. Ach, jaka szkoda, że już muszę iść, a tak bardzo chciałem się z wami pobawić. No ale nie ma rady, muszę już uciekać. Przykro mi, ale musisz już zejść. Pa, bawcie się dobrze.
szczęściarze. Zaczekaj chwileczkę. Maju, lepiej go zostaw. Zaczekaj, słyszysz? Muszę uciekać. Chciałam się tylko o coś zapytać. Zatrzymaj się. Nie mogę tu zostać ani chwili dłużej. I raz, dwa. I raz, i dwa, 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 i raz, i raz, i dwa, 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 i raz. Tutaj możemy chwilę porozmawiać. Dlaczego uciekłeś? Znajdą, na pewno mnie znajdą. On chyba myśli, że chcemy go wydać. Jest strasznie zdenerwowany. A może wy chcecie wziąć mnie do niewoli? Bardzo bym się z tego ucieszył. Proszę bardzo, możecie mnie zabierać, tylko proszę jak najdalej stąd. Nic z tego, my nikogo nie bierzemy do niewoli. Ale właściwie dlaczego uciekłeś? Powiem wam, my mrówki podobno stworzone jesteśmy do tego, żeby ciężko pracować od rana do wieczora bez względu na pogodę. Bez chwili wytchnienia, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, daję słowo, mam już tego zupełnie dosyć. Zresztą po co ja to wam mówię? Wy pszczoły na pewno nie potraficie tego zrozumieć, to trzeba samemu przeżyć. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że cię świetnie rozumiem. Pozwól więc, że się przedstawię. Jestem numer 6. Numer 6? Tak mnie nazywają. Aha, a ja jestem Maja. A to jest mój najlepszy przyjaciel. Ma na imię Gucio. Bardzo mi miło. To oni! Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Tak, to oni! Złapią mnie! Złapią! Muszę uciekać! Ojej! Halo, numer 6! Gdzie jesteś? Gdzie on się podział? Halo, panie dowódco! Czy to ty wołałaś mnie, moja mała? No i co, widziałaś gdzieś mojego dezertera? No więc... No tak, nie widziałaś go. Nie ma rady. Wrócę do mrowiska bez jednego żołnierza. Niech mnie ukarzą za to, że go zgubiłem. Mam pomysł! I raz, i dwa, i raz, i dwa. A jeśli wróci pan z 6 żołnierzami, to pana nie ukarzą? Oczywiście, że nie. Ale może powiesz mi, skąd mam wziąć tego 6? Po prostu ja zastąpię tego żołnierza i pójdę z wami do mrowiska. Co? Ty? To bardzo miło z twojej strony, ale to niemożliwe. Każdy natychmiast by poznał, że nie jesteś mrówką, lecz pszczołą. Bardzo się od nas różnisz. Spróbuję się do was upodobnić. Ależ Maju, zastanów się, co ty chcesz zrobić. Proszę cię, zostań tu. Zobaczy pan, to się na pewno uda. Jeśli masz być numerem 6, to idź na koniec. Rzeczywiście. Skoro jestem numerem 6, to muszę maszerować po numerze 5. Jasne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jestem na miejscu, możemy już iść. Nie wiem, czy nam się to uda, ale cóż, spróbować na pewno nie zaszkodzi. Oddział, marsz! I raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz. Nic tego nie będzie, Maju, przecież każdy od razu zauważy, że nie jesteś mrówką. Będę udawała mrówkę jakiegoś innego gatunku, rozumiesz? Ona jak już sobie coś wbije do głowy, to nie może jej tego wybić. A co będzie, jeśli numer 6 nigdy nie wróci? Wtedy Maja będzie musiała na zawsze zostać w mrowisku. Ojej! Halo, numerze 6! Hej, numerze 6, gdzie jesteś? Hej, numerze 6! Co, bęby? Oczywiście, gdybyśmy tyle nie chodziły, nie znalazłybyśmy nic do jedzenia. Tym mogę wam też pomóc. Pofrunę wysoko. Z góry widzi się przecież o wiele więcej. Zobaczycie, zaraz coś dla was znajdę. Hej, wracaj tu. Nie możesz fruwać, jesteś przecież mrówką.
Panie dowódco, tutaj leży jakiś owad, to chyba szarańcza. Co, leży owad? Szybko, na co jeszcze czekacie? Zdaje się, że jest nieżywy. Chwileczkę, zaraz to sprawdzimy. Jakie szczęście, żyje. Jak pan się czuje, panie szarańczo? Nie najlepiej. Już chyba koniec ze mną. Biedaczek. Musimy mu jakoś pomóc. Trzeba go przenieść w jakieś wygodniejsze miejsce. Podnieś szarańcze! Rozkaz! I raz, i dwa! I raz, i dwa! I raz, i dwa! I raz, i dwa! Dlaczego położyliście go na słońcu? Przecież on ledwo dyszy. Musicie go położyć w cieniu, na mchu. Może wtedy jakoś dojdzie do siebie. Na co czekacie? Ruszcie się wreszcie. To jest bardzo dobre miejsce. Czy nie wie pan, że jeśli on tu będzie leżał, to umrze? O to właśnie chodzi. Co? Czy to znaczy, że nie chcecie go ratować? Nie mamy najmniejszego zamiaru. Kiedy umrze, zaniesiemy go do naszej spiżarni. Co? Jest duży. Wystarczy dla mojego oddziału na jakieś dwa dni? Nie mogę już tego dłużej słuchać. Uciekać! Uciekać! On jest jeszcze całkiem żwawy, tego nie przewidziałem. Jakie te mrówki są okrutne. Halo, numerze 6, gdzie jesteś? Halo, numerze 6. Zaczekaj! Dlaczego uciekasz, głuptasie? Zaczekaj, zrobimy to jeszcze raz, to była doskonała zabawa. Nie uciekaj, zobaczysz, myślę jeszcze coś innego. Zabawisz się jak nigdy. Zaczekaj. I to ty, Maju? A nie to Gucio? Tak, to ja, Gucio. Chodź, pobawimy się razem, Guciu, chcesz? Z tobą będzie się bawić dużo lepiej niż z tą larwą. Zostaw mnie, słyszysz? Wróciłem tu z powodu Mai. Musisz wrócić do swoich. Maja zastąpiła cię, ale to się może dla niej źle skończyć. Słyszysz? Zwariowałeś. Chyba nie chcesz mnie zrzucić na dół, przecież nie jestem larwą i nie umiem się tak zwinąć w kulkę. Spróbuj! O, uwaga! Mi pomóc, to nie ośmieszaj mnie przed innymi dowódcami, rozumiesz? Tak jest, rozumiem. Gdzież jest ta Maja? Wciąż to samo. Gdzie ona może być? Ona zawsze gdzieś się szwenda. Nigdy nie usiedzi na miejscu. A ja, wiesz czym, i tak się do tej małej przywiązałem, że kiedy nie widzę jej choćby jeden dzień, to mi smutno. Powinienem stanowczo poszukać jej, ale tak mi się tu dobrze leży, że nie mam ochoty się ruszyć. Thank you.
Hej, numerze 6, obudź się, już jest dzień. Pobudka. Tak jest, numer 6 melduje, że się obudził, wykonał poranną toaletę i jest gotowy do pracy. Nie zasypiaj. Słyszysz, nie zasypiaj. Nie jestem już w mrowisku i robię to, co mi się podoba. Nie mam zamiaru wstawać. Będę spał, jak długo zechcę. Nie śpi, proszę cię, nie śpi. Musisz natychmiast wrócić do mrowiska. Zrozum, że jeśli tam nie wrócisz, Maja już zawsze będzie musiała cię zastępować. Wybij to sobie z głowy. Nie po to uciekłem, żeby tam wracać. Nie wrócę tam nigdy. A nie pomyślałeś, co się stanie z Mają? Na pewno coś wymyśli. Wcale nie jest tak trudno wydostać się z mrowiska. Och, ale jestem głodny, muszę coś poszukać do jedzenia. A ty, Guciu, jesteś już po śniadaniu? Nie mogę nawet myśleć o jedzeniu, a to mi się nie zdarza. W takim razie pójdę sam. Tam coś jest. Melduję posłusznie, że numer 6 dostrzegł obiekt spożywczy. W stronę obiektu marsz. Raz, dwa. Coś takiego. Udaje samodzielną mrówkę, a nie może się pozbyć starych nawyków. O, ale tu ścioszek. Co ty robisz? Słuchaj, w tej chwili ze mnie słyszysz? To boli. Wystarczy, że ty zdrzemna, już mnie biorą za nieżywą. Ratunku, panie! Co za bezczelne stworzenie. Te mrówki z każdym dniem stają się coraz bardziej nachalne. Powinno się to jakoś ukrócić. Powyginały mi się czułki. I dobrze ci tak. Jak można się tak zachowywać? Lepiej się do mnie nie odzywaj. Kiedy jestem głodny, potrafię być bardzo nieprzyjemny. Co to jest? To jabłko. Jak dobrze, że ci ludzie nieraz coś wyrzucają. O nie, tylko tego brakowało. Ukryć się. Szybko. Co to? Dlaczego się chowasz? Dlaczego? Przecież tu nikogo nie ma. Na jabłku są mrówki, których się bardzo boję. Co to za mrówki? To są mrówki amazonki. Są od nas dużo większe. Łapią nas i musimy służyć u nich jako niewolnicy. Co? Ojej! Ja się boję, a ty? Musimy zaczekać, aż skończą z tym jabłkiem. Wyjdziemy dopiero, kiedy odejdą. Ojej, przypomniałem sobie, że z podobnej sytuacji jest dla nas mrówek tylko jedno wyjście. Natychmiast wracasz do mrowiska. No dobrze, ale ja przecież nie mam mrowiska. Raz, dwa. Co to? Czyżby to ta nowa znowu zasłabła? Wstawaj w tej chwili! Co to ma znaczyć? Skoro podjęła się być mrówką, musisz robić wszystko to samo, co i my. A kiedy wreszcie będzie przerwa? Jaka przerwa? My pracujemy, a nie odpoczywamy, moja mała. I żebyś mi więcej nie zatrzymywała oddziału. Że też zgodziłem się na to zastępstwo. Lepiej by było odbyć karę, niż mieć kogoś takiego w swoim oddziale. Uwaga! Naprzód! Marsz! Raz, dwa. Stać! Uwaga, nieprzyjaciel! Wszyscy kryć się! No nie, ta znowu leży. Dlaczego nie słuchasz rozkazów? Szybko kryć się! Uwaga, przerwać pracę, tam ktoś chyba jest! Tam za liściem coś się poruszyło. Uwaga, przerwać pracę, przygotować się do walki! Żołnierze, do broni! Do broni! Proszę cię, numerze 6, nie przyciskaj się do mnie tak mocno, bo mnie zgnieciesz. Mogłabyś dowiedzieć się, jakie oni mają zamiary. To ja? Właśnie ty pofruniesz i z góry zobaczysz, co oni zamierzają. Jestem twoim dowódcą i to jest rozkaz. Leć tam! Raz mi nie pozwalają fruwać, a potem znów każą fruwać. Z dowódcą nie dyskutuje się. Gdyby wszystkie mrówki były takie przemądrzałe jak ty, do niczego byśmy nie doszły.
Spójrzcie, tam coś leci. Co to może być? Leci. Już to Maja. Maja. Maju. Maju, nie leć tam. Nie leć. Zostaw mnie, Guciu, zostaw. Nie polecisz. A, to są pszczoły. Wreszcie cię znalazłem. Już ci nie pozwolę wrócić do mrówek. Ale ja im muszę coś ważnego powiedzieć. Otrzymałam rozkaz od dowódcy. Nic mnie to nie obchodzi. Nie ma rady. Z pszczołami nigdy nie wygramy. Uwaga! Wycofujemy się! Wycofujemy się! O, nieprzyjaciel wycofuje się! Wycofuje się? Halo, panie dowódco! Hurra! Panie dowódco! Ja już nie chcę być sam! Ja chcę iść z wami! O, to ty, numerze 6! Szukaliśmy cię! Dobrze, że już jesteś! Hej, numerze 6! Uwaga! Wracamy do mrowiska, ustawić się w szeregu. Odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu wszystko w porządku. Naprzód, marsz! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tam się jednak czuję najlepiej, a przede wszystkim tam jestem bezpieczny. W każdym razie dziękuję wam obojgu za wszystko. Kto tam rozmawia? Do widzenia. Do widzenia, numerze 6. Do widzenia, numerze 6. To, co teraz widzicie, będzie działo się dopiero w następnej opowieści. Pewien chłopiec będzie próbował mnie złapać, tak jak złapał świerszcza, którego trzyma teraz w swoim domu w klatce. Maja z przyjaciółmi wyruszą, żeby go uwolnić. Wezmą sobie do pomocy termita, który, jak pewnie wiecie, świetnie gryzie drewno. Myślicie, że uwolnią świerszcza? Nie powiem wam. Przekonacie się sami. W wersji polskiej udział wzięli Maja Ewa Złotowska, Gucio Jan Kociniak, Filip Andrzej Gawroński, Mrówka numer 6 Paweł Wawrzecki, Wódz Mrówek Henryk Łapiński i inni. Piosenkę o Maji śpiewał Zbigniew Wodecki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Opracowań Filmów w Warszawie.